Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, no i oczywiście najbardziej spontaniczna seria na kanale, czyli F1 Challenge. No i zobaczmy, słuchajcie, dołączyliśmy do sesji, tak jak widać, Tor Australia, piąte, ostatnie okrążenie. No i oczywiście czekamy do zakończenia, słuchajcie, żeby dołączyć, tutaj wrzucić tak naprawdę swoje parę groszy. No i zobaczyć oczywiście, jak nasze obecne setupy będą sprawdzać się oczywiście na torze. Tak jak pamiętacie z pierwszego odcinka, mamy do dyspozycji 5 Grand Prix. No i oczywiście wszystko zależy od tego, czy sesja będzie, czy jej nie będzie. No na razie, tak jak widać, 7 kierowców tutaj brało udział, więc no można powiedzieć, że niewiele, no ale oczywiście wiemy, jak jest, będziemy się starali oczywiście tutaj zobaczyć, może akurat coś w tej kwestii się zmieni. No musimy czekać, słuchajcie, przede wszystkim aż wszystkie bolidy przejadą przez tą linię, jeżeli chodzi o oczywiście wyścig, linię startową. No i tutaj czekamy, mamy jeszcze 1,5 minuty, ewentualnie jakby jakiś kierowca na przykład nie zdążył do tego czasu. No ale tak jak widzicie, stało się to zupełnie wcześniej. No i oczywiście naszym bolidem do gry wieloosobowej będziemy się tutaj ścigać z innymi kierowcami, można powiedzieć, że z całego świata tak naprawdę. No i zobaczymy, słuchajcie. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w odcinku drugim F1 2021 Challenge. Przed Wami za chwileczkę zobaczymy, słuchajcie, czy będziemy w stanie tutaj cokolwiek zrobić, obronić naszą pozycję, którą gdzieś tam zdobyliśmy w tym pierwszym odcinku. Oczywiście, słuchajcie, starałem się od tego odcinka w ogóle nie jeździć. No, mamy tutaj postęp, o dziwo, nawet zobaczcie, za uczestniczenie bez jeżdżenia dostaliśmy troszeczkę więcej. No i teraz taka najważniejsza rzecz, oczywiście tutaj możemy szybko przeliczyć, słuchajcie, że jest 9 graczy w tej sesji. No i miejmy nadzieję, że następny tor będzie również i dla nas jakimś tutaj wyznacznikiem dobroci. No ale oczywiście może być różnie, tak jak pamiętacie, no zawsze ściganie się na nowym torze, no może czasami przynosić kłopoty, wiadomo, naprawdę trzeba troszeczkę przejechać, żeby faktycznie była taka sytuacja. No tutaj, tak jak widzicie, mamy kolejny śmieszny tutaj dowcip, czyli no, z jednej sesji nas wywaliło, do drugiej kazało się przenieść i przeniosło nas znowu, słuchajcie, na jakiś wyścig, tym razem Chiny. No, w trybie obserwatora jak na razie, na szczęście ostatnie okrążenie, więc miejmy nadzieję, że no, da nam w końcu tutaj możliwość EA Games, żeby się trochę pościgać, pojeździć. Na razie coś w rodzaju wyścigu, w który po prostu wchodzimy. No tutaj to już w ogóle 3 kierowców. No oczywiście ma to do czynienia no i znaczenia przede wszystkim z rangą. O tym musimy pamiętać, czyli w momencie, kiedy ta ranga idzie nam po prostu do góry, no to EA Games tutaj stara się, przynajmniej tak to zostało ujęte, że stara się dobrać tych kierowców na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o tą rangę, że ta ranga jest takim wyznacznikiem po prostu czy naszego tempa, czy też naszego zachowania na torze. No i oczywiście, jeżeli tą rangę stracimy, zaczniemy spadać, no to w tym momencie troszeczkę inaczej to wygląda. No, znowu jesteśmy w takiej samej sytuacji, czyli jesteśmy w sesji. No, miejmy nadzieję, że tutaj oczywiście troszeczkę sprawniej to pójdzie. No naprawdę ciekawe malowania, to też jest bardzo fajna sprawa, że tutaj naprawdę można zobaczyć całą inwencję twórczą, słuchajcie, kierowców i miłośników F1, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda czy strój, czy też bolid danego kierowcy. No dobra, mamy 3 kierowców na podium,
My jesteśmy tak jakby w tej sesji. Za chwileczkę zobaczymy, czy faktycznie w niej zostaniemy. Miejmy nadzieję, że tutaj już EA Games jednak da nam możliwość pościgania się na torze, a nie tylko obserwacji tak naprawdę, co tutaj inni kierowcy robią. No, czasami trzeba sobie przemyśleć, czy chcemy to wszystko oglądać, bo większość kierowców gdzieś tam szybciutko stara się to przewijać. No, mieliśmy 12, teraz też niby mamy 12, więc coś tutaj się dzieje z tą sesją. Przy okazji możemy zobaczyć czas na Chinach 1:32:09. No, za chwileczkę zobaczymy 4 w tej chwili graczy właśnie w tej sesji. Czy to wystarczy? No, miejmy nadzieję, naprawdę. Zmiana gospodarza, no, nie jest to nigdy dobry prognostyk. Dobra informacja, no zobaczmy, sesja w toku, gotowy, ok, zostało 2 kierowców, ciekawe, no zobaczymy, czy będziemy się ścigać we 2, czy może jednak, jeżeli ta sesja będzie open, no to ktoś po prostu do tej sesji dołączy. Teraz to już w ogóle tylko my zostaliśmy, słuchajcie, na tym serwerze, także... Nie jest to nic ciekawego. Wiadomo, że powoli, może ci kierowcy będą oczywiście do tych sesji dołączać. No, ale wiadomo, że może być różnie. No cóż, słuchajcie, to jest właśnie ten spontan, czyli naprawdę dzieje się dużo rzeczy, których w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No cóż, słuchajcie, przed nami Singapur. Zobaczmy, co tutaj mamy przygotowane w tych setupach. Niech będzie. Dobrze, jeszcze ustawienia, oczywiście paliwa i możemy tak naprawdę zaczynać. Słuchajcie, kwalifikacje oczywiście jednookrążeniowe. Oj, ściabane to było, czyli był fiolet tylko przez moment. No ale to też, słuchajcie, na tym polega, żeby po prostu troszeczkę sprawdzić swoje umiejętności, tak można powiedzieć, na światowych salonach. Zobaczyć, jak inni kierowcy... Tutaj, jeżeli chodzi o porównanie, jak jeżdżą szybciej, wolniej, jak to wygląda. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mamy tych kierowców troszeczkę więcej, to zupełnie inaczej to wygląda. No, drugi sektor na razie na fiolecie i to się utrzymuje. A nie był jakiś ciekawy, on już zniknął niestety. No, dużo błędów. To jest takie, no wiecie, bez wyćwiczenia tak naprawdę. Siadamy po prostu za kierownicą, dostajemy Grand Prix, dostajemy auto i musimy te 5 kółeczek w wyścigu przejechać. A jednak 1:38:02. No ciekawe, chciałbym na pewno zobaczyć porównanie na sektorach. Bo widać było tam pierwszy, drugi sektor, na pewno było pokazane, że to idzie w jednym kierunku. Dobrze, konfiguracja, no tutaj tak naprawdę za wiele, słuchajcie, nic nie ma do zmiany, możemy praktycznie od razu przejść do startu. Oj, duży błąd tutaj na wyjściu, no ale...
Nie zostaliśmy wyprzedzeni. No, udało nam się troszeczkę już uciec na taką w miarę bezpieczną odległość. Jeżeli nie będziemy tutaj nigdzie popełniali błędów, to powinno być w porządku. Dobrze, pokonany ten nawrót. Tu jest takie wredne miejsce, gdzie bardzo łatwo można karę zaliczyć. Oczywiście podobnie jak Monako, tor, który nie wybacza błędów. Aczkolwiek no te ściany są troszeczkę dalej. ...1,41. No już naprawdę spora przewaga, ponad 5 sekund, tak jak widzicie. ...1,39. No i niestety zostało już tylko dwóch zawodników na torze, tak naprawdę. Ciekawy jestem, jak te opony, bo już tak troszeczkę je czuć. 10%, 11% na przodzie, 9-10% tył, także no na razie zobaczmy, nie jest źle. Dobra, no ostatni sektor poprawiony. Czwarte okrążenie, przedostatnie. Tutaj też, jak pamiętacie, ważna sprawa.
nie otrzymywanie żadnych ostrzeżeń za ścinanie torów, oczywiście kolizje i tym podobne. No i wtedy tak naprawdę no, nasza ranga idzie gdzieś cały czas do góry. Ej, i to było to. No, miejmy nadzieję, że to jedno i jedyne. Zawsze, słuchajcie, nie wiem co jest, ale jak się mówi o tych ostrzeżeniach, o karach, to zawsze za chwilę, słuchajcie, coś ma nastąpić. Także to jest bardzo ciekawe zjawisko. Dobra, spróbujemy na koniec troszeczkę przyspieszyć. Ha. No niestety. Dziwne, 15% na oponie. A jednak. Błąd się jeszcze wydarzył, także... To była ta chęć przyspieszenia. Dobra, temperatura w porządku, aż tak mocno się nie zagrzały te opony na szczęście. No, tutaj był drugi błąd. Oj, nastąpiło rozluźnienie po prostu na tym piątym okrążeniu. No, zbliżamy się już do ostatniego zakrętu. Wychodzimy na prostą. Także się udało. Słuchajcie, naprawdę... no, pierwszy wynik do przodu. Pierwszy wynik do przodu. Dosyć szybko się to zakończyło. Tam raptem 7 sekund chyba różnicy. Coś w tym stylu. No, w każdym bądź razie, słuchajcie, F1... 2021 Challenge, mamy pierwszy Grand Prix za sobą, wygrane, no zobaczmy, 1-0, można powiedzieć, że wynik prawidłowy, naprawdę spoko, no zobaczymy co dalej, bo oczywiście no tutaj jak widzicie, czasami ktoś wbija, ktoś wybija, no to oczywiście jest cała magia tej gry, oczywiście wieloosobowej, miejmy nadzieję, że uda się po prostu tutaj na koniec gdzieś zgromadzić po prostu więcej tych kierowców, bo oczywiście no, my tutaj nie mamy na to żadnego wpływu, słuchajcie. Kto wbija, kto nie wbija, można powiedzieć taka sesja półotwarta. No, postęp jak widzicie raptem wzrósł nam o 6%, także niezbyt wiele. No naprawdę tutaj coś... Niedużo tej premii dostajemy. No dobra, tak to wygląda. Czy 1.39 to najszybsze okrążenie? Można powiedzieć, że dałoby radę. Dałoby radę jeszcze mocniej pojechać. No tak jak widzicie, na razie dwóch kierowców sesji. Nie widać tutaj zmian. Zobaczymy, czy do wystartu w ogóle kolejnego Grand Prix dojdzie. Jeżeli tak, to z kim? No tutaj nawet ten drugi gracz też opuścił sesję. Zaraz oczywiście się okaże,
Co dalej? Mamy tutaj jakieś głosowanie. Wielka Brytania, dlaczego nie? No, mamy w tej chwili czterech kierowców w sesji. Tak jak widzicie, jeden jest z rangą niższą niż tutaj można powiedzieć wszyscy inni kierowcy. No i za chwileczkę zobaczymy, bo oczywiście trwa głosowanie. Dziwne, bo już chyba powinno. O, dobra, jest ok. Jest odliczanie. Jeżeli te czasy działają, to znaczy, że jest wszystko w porządku. No oczywiście to swój czas trwa, aczkolwiek, no tak jak widzicie, bardzo szybko. Tutaj wszyscy zaznaczyli, że chcemy jechać, chcemy się ścigać. No i oczywiście zobaczmy. Czekamy tylko jeszcze na jednego. Ok. W miarę sprawnie poszło, no i znowu słuchajcie, wyzwanie, czyli Wielka Brytania, no okrążenie i tutaj jedno, jedyne w kwalifikacjach, no oczywiście przy błędzie to jest katastrofa, bo oczywiście nie możemy wtedy już tego w żaden sposób poprawić. Dobrze, 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 zobaczmy, zobaczmy, jest nasza specyfikacja. Ok. Obciążenie zmniejszamy. Powinno wystarczyć. Dobra. I możemy jechać. Pierwsze okrążenie. No, było blisko bardzo ścięcia. Dosyć spory błąd. No, zdjęty fiolet. Zdjęty fiolet, również drugi sektor. Dobra, za chwileczkę zobaczymy, co to był za czas, bo naprawdę staram się skupiać po prostu na tym, żeby przejechać to kółko. O, proszę bardzo, jeszcze jakieś doświadczenie. A jednak zdobyliśmy pole position. 1,27,4. Ok. Dobrze, no, spróbujmy to przejechać w takim razie. Wyścig przed nami. Drugie Grand Prix, słuchajcie, z naszego challenge'a. Zobaczmy. Wow! Cóż tu się wydarzyło? No cóż, dobra. Nie ma tak jak Wielka Brytania jeszcze w deszczu. No, czekamy, czekamy, czekamy na jednego kierowcę. No tutaj start będzie bardzo ważny. No, nie są przyjazne te warunki, ale musimy sobie z tym jakoś radzić. Pierwsza żółta flaga.
Nie jest najgorzej na tym setupie, muszę przyznać, że bałem się, że ten samochód po prostu przestanie jechać na tym setupie, ale nie jest źle. No tutaj straciliśmy troszeczkę. No niestety, ale w takich warunkach błąd może srogo kosztować. No ale po pierwszym kółku naprawdę jestem w miarę zachwycony, że ten setup po prostu bangla tutaj. Oj, troszeczkę chyba za niski bieg jak na takie warunki. Dobra, no pierwsze kółko mamy, 1,43,2. Nie wiem, ciężko mi się odnieść, czy to jest dobry czas, czy nie. To już trzeba by było później zobaczyć w deszczowym tam trialu. Nie kojarzę, żebym jechał jeszcze w Wielkiej Brytanii czasóweczkę. No, ale oczywiście mówię, drugie okrążenie. Staramy się tutaj jakoś przeżyć po prostu na tym torze. 3 sekundy. Także tutaj przede wszystkim będzie się liczyło to, kto dojedzie i czy dowiezie po prostu swoje miejsce. No tutaj naprawdę sporo straciliśmy na tym dojeździe. Oj, duże błędy tutaj, naprawdę bardzo duże błędy. Utrzymane, no nawet fioletowy sektor. O dziwo. Musieliśmy chyba bardziej delikatnie przejechać go chyba w tym pierwszym okrążeniu. ...1,39,1. Ale już trzeci sektor nie był najszybszy. Co jest ciekawe, słuchajcie, naprawdę jak są deszczowe warunki, o tutaj niestety mamy pierwsze ostrzeżenie. Jak są deszczowe warunki, to naprawdę zwróćcie uwagę, że bardzo szybko ładuje nam się ERS. No, zaczynamy popełniać błędy. Ale opony to przecież jeszcze bez żadnego problemu, one się praktycznie tutaj nie zużyją wcale. No, udało się naprawdę, 1,38,4. Udało nam się jeszcze poprawić ten czas. Troszeczkę chyba warunki się poprawiają. Natomiast słuchajcie, jest to naprawdę setup na sucho, który oczywiście, no jak widać, nie najgorzej sprawdza się również i w tych deszczowych warunkach. Nie najgorzej się jedzie. Jestem ciekawy w ogóle, jakby się jechało na przykład na wetach. Właśnie na tym setupie. Dobrze by było to sprawdzić tutaj na Wielkiej Brytanii.
No, nawet przyjazne te tarki, nawet w tych deszczowych warunkach na Wielkiej Brytanii, także nie jest tak najgorzej. No tutaj troszeczkę chyba przesadziliśmy z tym RSM, no ale cóż, jest kolejne kółko poprawione. No naprawdę, słuchajcie, aż mam zaufanie po prostu do tego setupu. Pierwszy sektor fiolet. Oj, tutaj duży błąd. Naprawdę bardzo dużo tam prędkości straciliśmy tak nagle. Drugi sektor fiolet. Aj! Drugie ostrzeżenie. No a jednak, 1.37,3, także jeszcze tą sekundę urwaliśmy na koniec, w ostatnim okrążeniu. No cóż, słuchajcie, drugie Grand Prix, na plus, naprawdę. No tutaj nawet zacięta walka, słuchajcie, trwa na końcu. Troszeczkę nam się bagują te bolidy. No to już niestety kwestia łącza danego gracza, słuchajcie. No cóż, 2-0, słuchajcie, w wyniku F1 Challenge 2021, oczywiście, no zobaczymy co dalej. De facto powinny nam zostać jeszcze 3 Grand Prix tutaj do rozegrania. Na razie podium się nie zmieniło chyba od poprzedniego wyścigu. No i zobaczymy co dalej, słuchajcie, czy doszedł tutaj do sesji jakiś nowy kierowca. Dobrze, to już pozwólcie, że te szampany będę po prostu mocniej przewijał. No, zobaczmy. Czyli tak, zwiększyła nam się ranga, czyli wypełni nam się ten tutaj znacznik od tej rangi. Troszeczkę dostaliśmy punkcików. 1.37. Okej, dobra. Możemy przechodzić dalej do sesji. No, znowu ten gracz, czyli tak jakby opuścił. Tutaj w tej chwili 4 graczy. Jest jakiś nowy kierowca. No i zobaczymy. Oj, tutaj też kolejny opuścił sesję. No ciekawe. Trzeci opuścił sesję, proszę bardzo. Także tak to wygląda. No, Belgia, proszę bardzo. Też chętnie zagłosuję na Belgię. Ostatnio miałem przyjemność jeździć w wyścigu właśnie w Belgii. Także zobaczymy, czy nic nie zapomnieliśmy z tego. Aczkolwiek naprawdę było ciężko osiągnąć czas z Tamtriala, czyli 1.41,6. Nie, przepraszam, 1.41,3. No, naprawdę tam 42,6 chyba to był najszybszy, jaki udało się zrobić. No, zobaczymy. Głosowanie w każdym razie się zakończyło, gotowość jest, proszę bardzo, jak normalnie orkiestra zagrała, słuchajcie, od razu wszyscy przeszli do Belgii, do kwalifikacji jednookrążeniowych, no i zobaczymy, słuchajcie, szybciutko setup, gdzieś tu mamy na końcu, okej, dobra, no ciekawy jestem. Tutaj bardziej pod Astona Martina widać było to zrobione. Dobra, 2,7. Zostawimy 2,7. Tor jest dosyć długi, więc no, lepiej mieć zapas paliwa niż go nie mieć. Dobrze wiecie, że poniżej paliwa, jeżeli jest poniżej jednego, zaczyna się coś tam z tymi obrotami dziać. Dobra.
No i to jest ten zakręt przed chwilą, za chwilę będzie, którego naprawdę bardzo się boję. Bardzo łatwo tutaj zawsze mogę wyspinować. Dobra, na razie nie ma unieważnienia, to jest też ważna sprawa. No, dużo lepiej można było to zrobić. No, 1,437, także to w ogóle jest jeszcze daleko, ale no faktycznie tam sporo było błędów. Sporo było błędów. No, było coś dziwnego, bo przecież drugi sektor na pewno nie był na fiolecie, więc widocznie ten drugi kierowca musiał popełnić jakiś błąd w tych kwalifikacjach, że tak się wydarzyło. No, przewaga jest spora, widać, że tych dwóch kierowców reszta unieważnienia. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Mi się wydaje, że to będzie, no, mogło być tutaj troszeczkę zawirowań. Ważne, żeby się nie dać uszkodzić. Na razie jest 2-0 w challenge'u, więc tak naprawdę wystarczy nam jeszcze jeden wyścig, żeby już czuć tą pewność, że nawet jak dwa kolejne nam nie pójdą, to i tak challenge mamy zaliczony do przodu. No, tego się obawiałem, słuchajcie, ja nie sprawdzam tego. Dlaczego? Dlatego, że lubię zaskoczenia. No, znowu jedziemy w deszczu, żeby było śmiesznie. Deszczowa Belgia, więc no, tutaj naprawdę sporo się może zadziać. Typowo deszczowe warunki, więc zobaczymy w ogóle, czy ten setup na sucho tutaj się sprawdzi, czy nie. No, można troszeczkę wnioskować po tym, co się wydarzyło w kwalifikacjach, dlaczego jest taka różnica. Aj, i błąd! Błąd! Już na pierwszym zakręcie duży błąd. Znaczy w zakręcie, nawet przed pierwszym zakrętem, słuchajcie. Oj, no niestety. No, jeżeli wszyscy dojadą. No, niestety nie mamy jak tego zrobić. Jeżeli wszyscy dojadą, no to tutaj zobaczcie. Słabiutki występ na początek. Przesadziłem, słuchajcie, no to widać było już niestety tam wcześniej, także musimy zjechać, słuchajcie, wymienić skrzydło. No teraz naprawdę mocno musimy się postarać, żeby dojechać w jednym kawałku. O, tutaj naprawdę było niebezpiecznie. Dużo tracimy, no bo wiadomo, że jedziemy dużo gorszym tempem. Niestety, ale w przypadku tych wyścigów pięciookrążeniowych, no to po błędzie naprawdę, słuchajcie, bardzo ciężko jest dogonić stawkę. No bo jakoś jadą, prawda? No, czasami tempo może być lepsze albo gorsze, ale to też nigdy, przynajmniej na tej randze, no nie ma takich sytuacji, że będziemy odrabiać, nie wiem, 20 sekund na jednym okrążeniu. No naprawdę, słuchajcie, deszczowe warunki, bezlotki, Belgia. Praktycznie bez szans jazdy. Bardzo dużo straciliśmy, ale to i tak chcemy dojechać. Wiecie, że ja się nigdy nie poddaję. I oczywiście jeszcze wiele w tym wyścigu może się zdarzyć. Aurusz, deszczowo, naprawdę tam nie wybacza błędów. Dobra, my będziemy zjeżdżać. Ten
Tutaj zjazd do pitu też naprawdę niebezpieczny. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby nie dostać kary. No i cóż, no, będziemy mieć naprawdę sporą stratę. Na szczęście to jest długi tor, więc no tutaj zdublowanie raczej nie powinno nastąpić. No i na razie, słuchajcie, tych trzech kierowców bez błędów, bo widać, że cały czas jadą. Także... No, wyjazd tutaj też nie jest najprzyjemniejszy, dla mnie przynajmniej. Nie jest długi, ale... Ten betonowy murek naprawdę uczy respektu. Dobra, i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Na razie tracimy do trzeciego kierowcy 37 sekund i 4 dziesiąte. Delikatnie można powiedzieć, że coś odzyskaliśmy, ale tutaj straciliśmy. No dobra, coś odzyskujemy. Jakby się udało wyrwać fasty slapa, to oczywiście będę z tego powodu happy. No niestety, powiedziałem, że start będzie miał duże znaczenie, tak samo miał na Wielkiej Brytanii. I tutaj niestety po prostu przesadziłem, słuchajcie, za szybko trójka, duże obroty i polecieliśmy w kosmos. Od razu przy wystartowaniu nie czułem, ani nie było widać, żeby to było na podstawie, nie wiem, jakiegoś uderzenia, nic takiego na pewno nie było. Duży błąd, naprawdę troszeczkę inaczej się tutaj startowało niż na pośrednich oponach deszczowych, także no, o tym trzeba pamiętać, że troszeczkę inaczej ten samochód się zachował. Dostaliśmy już jedno ostrzeżenie. Aj. No dużo straciliśmy, naprawdę sporo tutaj nawet. Dobrze, pierwszy sektor fiolet, więc chociaż zróbmy fastest lapa. No, spore ryzyko tutaj naprawdę. Dobra, jest drugi sektor, również fiolet. Dobra, teraz możemy użyć trochę tej baterii. Dobra, wyrwaliśmy to. 1,57,4. I mamy przedostatnie okrążenie. No niestety, słuchajcie, nie da się tego... Aj, drugie ostrzeżenie. No, mamy już właśnie to, co mówiłem, słuchajcie, no trzeba zawsze jechać do końca. Naprawdę zawsze jechać do końca.
Zawsze się coś może po drodze wydarzyć, tak jak tutaj mamy już DNF-a. Także dzięki temu, że jest nas tutaj niewiele, mamy szansę na podium. No, oby dojechać po prostu. No, sporo odrabiamy, no ale tak jak powiedziałem, to jest za mało okrążeń tutaj, żeby to odrobić. No ale i tak naprawdę, słuchajcie, sporo się udało odrobić. Dobra, no jakoś jak widzicie udało się dowieść to podium, no i zobaczmy, słuchajcie, trzecie Grand Prix za nami. O! No, jak widać, nie powinniśmy mieć, słuchajcie, w ogóle żadnych tutaj ostrzeżeń, tak jak widać na torze. No i dobra, zobaczymy co nas czeka dalej. Naprawdę już drugie deszczowe Grand Prix, słuchajcie, podczas tego challenge'a, więc... No naprawdę, już chyba wykorzystaliśmy limit, można powiedzieć. Szkoda, szkoda, bo naprawdę dostaliśmy zjazd tego znacznika. No, czyli naprawdę tutaj po prostu musimy jeździć cały czas, bez przerwy, bez żadnych
można powiedzieć, ostrzeżeń. I to jest ważne. Na to trzeba niestety postawić, jeżeli chcemy tą rangę, bo naprawdę, no przecież tutaj mieliśmy znacznik praktycznie na całości. W tej chwili już nie jest na całości. No, słuchajcie. Czwarte Grand Prix, zobaczymy. Na razie zapowiada się, że to będzie Monaco. Trzy głosy. Trzech kierowców. No, tor naprawdę nie wybaczający błędów w żaden sposób. No, zaczyna nam się tutaj, jak widzicie, aha, już jeden wyszedł, został tylko jeszcze jeden kierowca. Także tak to wygląda. No, na razie, jak widać, słuchajcie, nie ma dużo chętnych, ewentualnie nie ma też dużo kierowców w tej randze. No, zobaczymy. Na razie dwóch kierowców, słuchajcie, zostało. Też jest to zawsze jakieś wyzwanie. Aczkolwiek miejmy nadzieję, słuchajcie, że będzie taki moment, że po prostu w F1 Challenge będzie taka sytuacja, że po prostu no, będzie nas tu jeździć dużo, dużo więcej. Dobra, mamy tutaj na minus. Ok, możemy startować. Pewnie się zdziwiliście, ale słuchajcie, ostatnio próbowałem właśnie na takich ustawieniach jeździć w Monaco. Nie wiem czemu, ale niektóre setupy powodowały, że po prostu moje auto bardzo mocno się ślizgało. I starałem się znaleźć, można powiedzieć, takie coś w rodzaju równoważni między tak jakby utratą tempa z uwagi na brak setupu jakiegoś porządniejszego, a naprawdę wygodną, fajną jazdę, i to akurat mi sprawiło tutaj dużo przyjemności. Oj, blisko unieważnienia. No, czas, powiedzmy sobie, że nie należy do najlepszych. No, 3,5 sekundy różnicy. No ale cóż, słuchajcie, na tym polega challenge. Wiemy dobrze, że tutaj pełen spontan. Nie wiadomo, na jakim poziomie na przykład jeździ kierowca, z którym akurat jesteśmy w sesji, więc tak naprawdę nie mamy też wpływu na to, jacy kierowcy w tej chwili z nami tutaj uczestniczą w wyścigach. Przed nami czwarty Grand Prix, słuchajcie, F1 Challenge 2021, odcinek drugi. No i zobaczymy, słuchajcie, Monaco. Dużo pechu i błędów w Belgii. Miejmy nadzieję, że tutaj już tak nie będzie. Oczywiście też musimy jechać tak, żeby dojechać. To jest tutaj w tej chwili najważniejsza sprawa. Łatwo się uszkodzić. To wszyscy wiemy.
No, duży błąd tutaj na wyjściu mógł się źle skończyć dla nas. No jakoś tak wcale, słuchajcie, mocno nie odskakujemy wcale. Aj, duży błąd tutaj. No, niestety pierwsze ostrzeżenie, zupełnie niepotrzebne, bo przecież chodzi o to, żeby troszeczkę podbić sobie tą rangę. Chyba można mieć na złoto. Mam nadzieję, że się o tym przekonam, słuchajcie. No, mamy limonkowe skrzydełko. Na prawej stronie. Kolega już w boksie, więc też podobnie. No, my spróbujemy z tym pojechać. Zobaczymy, słuchajcie. Oj, tutaj też było blisko bandy. No, na limitach, można powiedzieć tutaj. Dobra, jeszcze dwa okrążenia. No, myślę, że słuchajcie, że naprawdę akurat w Monako, nie wiem dlaczego. Ale mimo tej uszkodzonej lotki, jako tako jesteśmy w stanie jechać, tak? No widać, że to nasze tempo jest dużo, dużo gorsze, ale jednak się da jechać, bo niestety do tej pory na innych torach każde nawet drobne uszkodzenie powodowało, w moim przypadku przynajmniej, niemożność praktycznie kierowania tym autem. No, znowu blisko, blisko tej bandy. I teraz to już, słuchajcie, ryzykować nie mam zamiaru. Zjedziemy wymienić niestety skrzydełko. No, zobaczymy przy okazji, ile stracimy. No, też było blisko. No, jedzie się bez porównania lepiej. Także ogólnie, jak macie uszkodzenia, po prostu zjedźcie, naprawcie i jedźcie dalej. Przyjemnie. No, ale akurat naprawdę na Monako trzeba uważać poczwórnie, żeby się nie uszkodzić. Najczęściej ci, którzy, słuchajcie, się naprawdę nie uszkadzają, zawsze dojeżdżają gdzieś wysoko. No, ostatnie okrążenie. A
Ajajajajaj, cóż tu się wydarzyło? No, muszę popracować tutaj nad kilkoma miejscami, bo naprawdę... Dobrze, słuchajcie. No, jakby nie patrzeć, czwarte Grand Prix tego challenge'u za nami. No, można powiedzieć, że wynik 3-1, jeżeli chodzi o wygrane w stosunku, no, czy tam nawet trudno liczyć to podium, słuchajcie, z Belgii. Dobra, znowu odzyskaliśmy cały ten nasz fantastyczny znaczniczek. No już powyżej 64%. Zobaczymy, słuchajcie, jak to dalej będzie. Na razie dwóch kierowców, także no, słuchajcie, zobaczcie, 1, 12, 4. Bardzo, bardzo słaby czas nawet w porównaniu do kwalifikacyjnego. No i oczywiście samo tempo w kwalifikacjach. No tutaj jak widać, słuchajcie, pięciu kierowców. Także może w tym Grand Prix ostatnim no, wydarzy się coś większego. Zaraz też podejrzymy, o ile będziemy mogli zobaczyć i podejrzeć tutaj ewentualnie flagi. O dziwo, słuchajcie, też bardzo fajna ciekawostka. No, jeżeli gdzieś tam w tym momencie jesteście, dlaczego nie Bahrain? Poproszę Bahrain. No, jeżeli gdzieś tutaj prawie prowadzicie lobby, no to można powiedzieć, że przy dobrym necie i przy dobrych wiatrach to już jest naprawdę dobrze. No i zobaczmy, dwóch, czterech, sześciu kierowców w tej chwili w lobby tutaj. No, jeden z dużo większą rangą niż inni, czyli już tutaj ten znacznik ma na srebrze. My na razie na brązach, aczkolwiek no już bliżej niż dalej tego srebra. Jeszcze jedna osoba wbiła, także no słuchajcie, piąte Grand Prix i to Bahrain, proszę bardzo, czyli coś, co dzisiaj powinniśmy szczególnie ćwiczyć. Trafia się tutaj na koniec. No, no, zobaczymy, słuchajcie, naprawdę to jest właśnie to, czyli czasami jest tak, że po prostu trzeba troszeczkę poczekać. No, znowu mamy chyba sześciu, bo kogoś tam wyrzuciło przy okazji. Dobra, szybka konfiguracja, no tutaj nie będziemy owijać w bawełnę, sekunda, gdzieś tutaj na początku miałem, tak jest. Dobra, zmniejszamy na ostro i możemy ruszać. Słuchajcie, kwale jednookrążeniowe, ostatnie Grand Prix, aczkolwiek wynik challenge już na pewno jest do przodu, 3-1. Trzy wygrane w sumie i jedno trzecie miejsce, aczkolwiek no, tak jak widzieliście, nie było tutaj zbyt dużo kierowców, żebyśmy się bili. No i zaczynamy, słuchajcie, Bahrain. Zdjęty fiolet z pierwszego. No, 1.26,7, także przynajmniej o 2 sekundy gorszy czas niż powinien być, więc naprawdę jeszcze daleka droga, słuchajcie, do profesjonalistów,
którzy się ścigają tutaj w F1. Nie ukrywam, że wcale mnie to nie dziwi. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. 1:27:4, drugi czas, także no, może być tutaj troszeczkę walki. Zobaczmy, dwóch, czterech, sześciu, siedmiu kierowców w tej chwili w sesji na piąte Grand Prix właśnie tego challenge'u, odcinka drugiego. Słuchajcie, no, coś tutaj długo czekamy, długo czekamy. Ładujcie się, panowie, naprawdę. Okej, coś poszło dalej. Dobra, wszyscy są. No i zobaczmy. To ważne, żeby tutaj gdzieś na początku się nie rozkraczyć. Pierwszy zakręt też ważny. Rico Nosberg jeszcze w lobby, proszę bardzo. Natomiast no, nasze Grand Prix to już ostatnie, więc po tym wyścigu kończymy, słuchajcie, zgodnie z założeniami. Chociaż na początku myślałem, że uda się zrobić 10 Grand Prix, no, ale niestety, słuchajcie, czasowo jest to po prostu niewykonalne. Aha. Jakiś bardziej agresywny człowiek się nam trafił. Dobra, będziemy się starali po prostu uciekać teraz. Dobra, powyżej sekundy. Trzeba to trzymać, jeżeli DRS dojdzie do głosu. Dobra, 1:30 na pierwszy rzut. No, było niebezpiecznie przez chwilę. Tutaj, słuchajcie, wolałem wyhamować. Tam jest naprawdę tarka taka, że ona po prostu nawet, nie wiem, wystarczy, że musnie was milimetrem swojej powierzchni i automatycznie po prostu maszyna zaczyna lecieć. Też przy okazji widzicie, że warto po prostu czasami poczekać, żeby ta sesja, można powiedzieć, ona się sama będzie po prostu powiększała, tworzyła. No bo wiadomo, że teraz wszyscy po prostu kierowcy mogą do takiej sesji wbić. No i dzięki temu nie będzie nas dwóch, tylko na przykład tak jak teraz, no, pięciu kierowców akurat teraz jedzie w wyścigu. Dobrze, mamy kolejny fastest 1:28:2, natomiast drugi kierowca, no, zaczyna tutaj ostro przyspieszać z tego, co widzę. Tak, cały czas widzicie, ktoś cały czas dołącza do tych sesji.
Aj! Ależ błąd tutaj. No i słuchajcie, chciałem tutaj niestety troszeczkę za ostro pójść. No i cóż, no naprawdę, pierwszy raz, słuchajcie, czyli piątka, szóstka na power, tam jeszcze jakbym może przełączył na wyższy bieg, uratowałbym sytuację. No, siedmiu kierowców było, czyli zostało w tym momencie pięciu kierowców na torze, pięciu graczy. No słuchajcie, niestety wynik challenge'a, a szkoda naprawdę, no zapowiadało się tutaj naprawdę w miarę elegancko, ale już naprawdę widzicie, czyli gdzieś poczucie tego, że ktoś was goni z tyłu, no widocznie spowodowało po prostu większe tutaj natężenie. O proszę, jeszcze przebity nasz fast slap, czyli faktycznie no ciśnienie tutaj wzrosło. Szkoda, że na koniec tego challenge'u, bo oczywiście no chciałbym dalej kontynuować ten challenge, ale tak to właśnie wygląda. Oczywiście poczekamy na wyniki, bo tutaj jest to dla nas istotne, dopiero wycofamy się w lobby. No przykro mi, słuchajcie, Bahrain zresztą już nie pierwszy raz w tej wersji F1 2021 okazał się dla mnie po prostu niewybaczalny. Tutaj właśnie ten błąd, szkoda, no już w momencie, kiedy poczułem utratę trakcji, nie było szans praktycznie wyhamować nawet ten bolid, żeby on po prostu z takim impetem nie walnął w tą bandę. No, takie są ustawienia tutaj, bardzo wielki szacun naprawdę za to, bo przyjemnie się jeździ właśnie na takich ustawieniach. Tak jak wiecie, niewybaczalne są błędy. No i mimo tego, że wynik naprawdę challenge'u był już na poziomie 3-1, w tej chwili zamiast 4-1 za Bahrain mamy do czynienia z wynikiem 3-1. No i tutaj za chwileczkę będziemy zaczynali. Słuchajcie, piąte okrążenie, czyli ostatnie okrążenie właśnie GP Bahrainu, piątego wyścigu w F1 2021 Challenge odcinka drugiego, słuchajcie, na moim kanale. Mam nadzieję, że podobało się. Słuchajcie, no szkoda, bo przecież pierwsze pole position, drugie pole position, trzecie pole position, czwarte pole position, piąte pole position, więc no zapowiadało się naprawdę, słuchajcie, że tutaj bez złudzeń, natomiast no naprawdę w pewnym momencie, czyli na tym trzecim okrążeniu, poczułem ten oddech z tyłu kierowcy, który no nagle po prostu zaczął przyspieszać i ewidentnie doprowadziło to do błędu, gdzie naprawdę rzadko, słuchajcie, robię w ten sposób, że wjeżdżam z piątki na szóstkę w ten zakręt i na szóstce power przejechałem tarkę. I to był błąd. Jeszcze jakbym przed tą tarką mógł wbić siódemkę, prawdopodobnie do spina aż takiego by nie doszło. No ale cóż, słuchajcie, to są nawyki jeżdżenia, tak jak wiecie i zawsze to powtarzam, że trzeba jeździć i jeszcze raz jeździć. Każdy ma oczywiście swoje przyzwyczajenia, jedni lubią jeździć bez linii, drudzy z linią, jedni z asystami, drudzy bez, jedni z ABS-em, drudzy bez z ABS-em, słuchajcie, no i to jest, pamiętajcie, że najważniejsza podstawa ścigania. To nie jest kwestia taka, że macie się wy dostosowywać do czegoś, tylko jeżeli jedzie wam się przyjemnie, jedzie wam się fajnie, na jakieś ustawienia, które po prostu sobie dobraliście, to właśnie o to chodzi, bo może się okazać, że akurat w takiej konfiguracji jesteście po prostu szybsi, bo jedzie wam się po prostu wygodniej i fajniej. Więc oczywiście do tego zachęcam, żeby sobie to ustawiać pod siebie, dlatego że czasami jest to po prostu nawet bezpieczniejsze. No dobrze, słuchajcie, tak jak widzimy tutaj, bez podium dla nas oczywiście. Zobaczymy, jak to się odbije na randze, bo przecież nie dojechaliśmy do końca. No, zabrano nam oczywiście, niestety, z brązu. No i zabrano nam jeszcze z postępu na koniec.
Więc dostaliśmy przytyczka, słuchajcie, w tym piątym Grand Prix. No i tak to się przedstawia, 1.28.2, także tak jak widzicie, naprawdę byliśmy bardzo blisko tego najszybszego okrążenia wykonanego tutaj przez kierowcę z tej sesji. No dobra, macie przy okazji flagi, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo, jak widzicie, dużo, dużo tych narodowości. To też jest fajne i przyjemne, wiedząc, że na przykład, nie wiem, ścigamy się z kierowcą z Japonii, z Francji, z Rosji, ze Stanów, z Australii, z Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, no naprawdę to jest cała magia. I dlatego postanowiłem stworzyć taką serię najbardziej spontaniczną, czyli po prostu wchodzimy, nie wiemy, co nas czeka, nie wiemy, jacy kierowcy są w sesji i to jest naprawdę bardzo fajne. Można sobie przy okazji sprawdzić swoje umiejętności, naprawdę jeżeli no już jesteśmy, będziemy kiedyś może naprawdę po wielu latach ścigania się, będziemy w takiej sytuacji, że wchodzimy w wyścig, robimy od razu nasz najszybszy, nasze najszybsze okrążenie, no to oczywiście naprawdę bardzo fajna sprawa. No dobrze, słuchajcie, naprawdę bardzo żałuję, ale drugi odcinek musi się już kończyć, mimo że zobaczcie, 2, 4, 6, 8, 9 kierowców już jest w sesji i naprawdę mogłoby być fajne ściganie, no ale cóż, to już niestety musi zostać. Do następnego razu. Dzięki bardzo za uwagę dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Away. No i oczywiście widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku, odcinku numer 3 z F1 2021 Challenge. Przed Wami dzięki wielkie, pozdrawiam.